blok pytań bardzo ważnych, które poszerzają nasze myślenie o cierpieniu. To jest cierpienie ludzi, którzy cierpią, bo wierzą w Chrystusa. To jest cierpienie ludzi prześladowanych. To jest cierpienie męczenników. Jedno z pytań, które otrzymałem, to pytanie o to, by coś powiedzieć o biskupie, potem arcybiskupie Antonim Baraniaku, który był razem uwięziony z prymasem Wyszyńskim. Prymas Wyszyński był, mówiąc naszym językiem, internowany, natomiast on przez ponad 2 lata był trzymany w więzieniu śledczym w Mokotowie po to, żeby go złamać i żeby uczynić z niego pierwszego świadka oskarżenia w sfingowanym procesie przeciwko kardynałowi Wyszyńskiemu. Że do tego nie doszło, to tylko dlatego, że on się nie załamał. Ale co on przeszedł? Wiem, że zasadniczo nikomu nie mówił do końca, nawet najbliższemu otoczeniu, co przeszedł. Nawet kardynałowi Wyszyńskiemu. Ale kardynał Wyszyński na jego pogrzebie w sierpniu 1977 roku mówił: osłonił mnie i całą godność prymasa Polski. Można by powiedzieć, gdyby nie on, cichy bohater, nie byłoby kardynała Wyszyńskiego, nie byłoby Jana Pawła II i nie byłoby takiego świata, takiej Europy, jaką mamy dzisiaj. Co on przeżył? Co on przeszedł? A przecież wśród pytań, które otrzymałem, było jeszcze takie: księże arcybiskupie, jestem wyśmiewana i poniżana za to, że wierzę, przez ludzi z mojej dzielnicy, z mojej parafii. Jak się mam wtedy zachowywać? Myślę, że ten obszar cierpienia, właśnie dlatego, że się wierzy w Chrystusa, jest się blisko Chrystusowi, ten obszar musi być u nas, czy przez nas uwzględniany wtedy, kiedy myślimy o tym, czym jest cierpienie. Przecież ludzie cierpią, bardzo często oddają swoje życie. Nie wolno nam dzisiaj zapominać, nam będącym tutaj, że dzisiaj na świecie około 300 milionów naszych braci chrześcijan cierpi tylko dlatego, że wierzą w Chrystusa i się do Chrystusa przyznawają.